Już miałeś od razu lecieć tam. Nie wiem, jak ty to się dzieje, że dostałeś od tych gości, bo tam jak siedzisz na tym kamieczku przy ścianie zaraz nie masz prawa w ogóle jakiegokolwiek damage'a dostać. Biegniesz tutaj? O, dawaj! I stałem sobie zaraz przy ścianie na tym kamieniu, co ci mówiłem, i się nie ruszaj z niego. Ja się będę starał tak, żeby, wiesz... Jak będziesz mnie musiał rewajwować, a będę miał... No, słuchaj, jak będę się gdzieś przypadkowo się zrewajz... Jak zginę, bo czasem tego duszka rzuca gdzieś indziej, wiesz... kilka kroków obok. To upewnij się, że jest czysto, że nie strzelają. Siedź przez chwilę, nie ruszaj się i poczekaj, aż oni się przestaną, jak przestaną strzelać, to tak podejdź, nie wyskakuj centralnie na dół, tylko spróbuj się tak poruszyć, żebyś miał to kółeczko rewajwowania. Rozumiesz? Musisz tak kombinować, ruszaj celownikiem góra-dół, lewo-prawo, tak żebyś złapał rewajwowanie, bo ten rewajw ma dystans około 1,5-2 metrów. Więc nie musisz być centralnie przy mnie, żeby zrewajwować. O. Delikatnie się tak rusz, żebyś miał... O właśnie. Nie schodź całkowicie, bo tu cię zjedzą. Pierdolona akolajty. A kucnij sobie. O, dobra. Kurwa, jeszcze ty. Tak nie było wcześniej. Teraz jeszcze najty z dołu mi napierdalają. Kiedyś w ogóle tu w ogóle nie wchodzili, tak. Fuck you, akolajty!
No, prawie, prawie. Ustaw się. O, dobra, dobra. Trafiłeś na to kółeczko. Nie żyje! O, szmata nie żyje. The agents of Crota's will have been defeated. The Hive will not take this transgression lightly. But you, Guardian, have given them something new to fear. No, nie da się. O, Black Opsie. Ja czekam na Division. Może w październiku, może wyjdzie. Kurde. Mam nadzieję, że w tym roku w ogóle. Tom Clancy's Division. Ja czekam na tą grę. To będzie mój drugi wielki hit po Destiny. Tak. Będzie coś podobnego do Destiny, ale nie tak do końca, nie? Będzie coś takiego jak skład czteroosobowy. Można będzie robić misje kooperacyjne. Gdzie, wiesz... Nie masz czegoś takiego. Jest po prostu taki świat wyniszczony przez ekonomię i wojny, nie? I tam po prostu, wiesz, jest taka grupa czteroosobowa, gdzie tam tłumią rebeliantów i takie tam rzeczy. Jest po prostu... Cały świat jest po prostu rozpieprzony, nie? A przynajmniej Ameryka. No właśnie.